Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Minecraft. Tak jest, to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Jakby to można powiedzieć, wow, co tu się w ogóle stało? Co tu się w ogóle zmieniło, moi drodzy? Więc zacznijmy od początku, bo małe zmiany się tu pojawiły. Jak widzicie, chodnik nieco się troszeczkę zmienił. Teraz to wygląda tak oto. Przejście w dół tutaj, ten taki chodniczek, który na dół prowadzi. W mojej opinii wygląda on troszeczkę lepiej. Został on przesunięty, bo on pierwotnie leciał z tej strony i tego tutaj nie było, tylko to było coś takiego, że ten chodnik tutaj szedł tak i to było odkryte bardziej, nie? I to tutaj te schody szły, a może tutaj one szły, coś takiego. Nie, one chyba tutaj szły, dobra, nieważne. W każdym razie jest ten chodnik poprawiony. Tu mamy właśnie przejście do mojej palarni, która, uwaga, no proszę państwa, została ona lekko zmodyfikowana. Mianowicie ona prezentuje się teraz tak. No po prostu, kurde, coś pięknego, w jaki sposób ona została tutaj zrobiona przeze mnie, a ja to robiłem chwilę po nagraniu tamtego odcinka, tak więc no można by powiedzieć, że troszeczkę pracowałem nad tą palarnią. No i co, dzisiaj taki luźny odcineczek, bym powiedział, coś jak poprzednim razem, tylko z tą różnicą, że tym razem postanawiam udać się w małą przygodę, ponieważ póki co nie chce mi się nic budować tutaj. Na razie powiedzmy, że mam pomysły, ale nie chcę póki co jeszcze ich realizować, więc pozwólcie, że pójdziemy sobie po prostu do skrzynki, zobaczymy, co bym ewentualnie wziął i wyruszamy na daleką podróż. Tak jest, daleka podróż, daleko w celu, nie wiem, ogarnięcia do czegokolwiek, no wiecie, o co chodzi. Dobra, nie będę tutaj wam za bardzo suszył głowy, tak więc przygotujmy sobie jakieś rzeczy na podróż. Myślę, że wyruszymy sobie z drewienkiem, drewno ciemnego tego, oczywiście, że tak. Zejdźmy sobie w dół, zobaczmy, co ciekawego na dole tam dla nas będzie czekać. W ogóle ile FPS-ów mam? 30 FPS-ów. No to jest tak w takiej jakości, jakby nagrywam film. Bruk się nam w razie co przyda. I to myślę, że nawet bardzo bym powiedział, się nam przyda. Z takich rzeczy to tutaj chyba nic. Wziąłbym na pewno drewniany kilof. Troszeczkę drewna jeszcze by się przydało. Dirt by się przydał. O, dirtu to trochę sobie weźmiemy. A niech będzie. I dobra, deski. I tyle. Myślę, że nic więcej nam nie potrzeba. Lecimy sobie na podróż. Zobaczymy, jakie tutaj ciekawe tereny nam się pojawią. Oczywiście też nie bez powodu nagrywam ten odcinek. Dlatego, że dla osób, które śledziły moje poczynania w roku 2018, postanawiam zrobić coś, co byłoby takie w mojej opinii dosyć ciekawe. I jest to troszeczkę w momencie, kiedy zapowiedziałem Q&A na kanale. Jak wiecie, możecie zadawać pytania do połowy października. Tak więc 16 października to jest ostatni dzień, gdzie możecie zadawać pytanka. Bo później już nie będzie można zadawać tych pytanek, dlatego że już potem będę odpowiadał na te pytania. Dobra, tam jest moja chata, czyli moja chata to są te oto koordynaty. Zapamiętajmy sobie, będzie w razie co na odcinku. Więc gdybym nie widział tych koordynatów, to po prostu bierzemy łódkę i sobie płyniemy w siną dal. Siemanko, zajączku. Ostatnio troszeczkę źle cię potraktowałem, a przynajmniej jednego z twoich przyjaciół. No i dobra, popłynęliśmy sobie, niszczymy łódkę. Zabieramy łódkę i idziemy po prostu dalej. Tak więc, dla osób, które śledziły mnie z roku 2018, jak pamiętacie, kiedyś bardzo zainspirowałem się moim serdecznym kolegą, przyjacielem, serdecznym ziomeczkiem, z którym niejedno piwo żeśmy sobie pili i niejednego kielicha, czyli Bio. Zainspirowałem się troszeczkę jego serią Widzowie pod lupą, coś takiego. I ja miałem coś takiego jak Widzowie na muszce, czyli po prostu był to, jakby to można powiedzieć, cykl komentarzy, gdzie na przykład zadawaliście, może nie zadawaliście mi pytania, ale pisaliście jakieś takie ciekawe wypowiedzi, a ja te wypowiedzi umieszczałem w odcinku i po prostu się do nich odnosiłem. Więc chciałbym, żebyśmy coś takiego sobie ogarnęli. Ja wiem, że część z was jakby, no mało z was ogląda tę serię. O, proszę, co tutaj znaleźliśmy?
O, a co tu mamy? O, proszę, co tutaj nam się zbudowało? A co to było? Nie wiem, dobra, który mogę... Mapka. Katalog. Dobra, kumam to, ale którym się robiło tego? O, B. Dobra, to nazwę coś fajnego. Tak to nazwę. Coś fajnego, dobra, to kiedyś sobie do tego coś fajnego wrócimy. Wracając do tematu. Bo jak słyszycie, po mnie dalej jestem chory. No, powoli wracam do zdrowia. Już jest o wiele lepiej niż przy tym odcinku, co nagrywałem z Minecrafta. Jakbym to mógł inaczej powiedzieć? Chciałbym z czymś takim wrócić, czyli z widzowie na muszce. Czyli będzie to seria, w której będziecie mogli mi zadać nie pytanie, a raczej napisać komentarz. Taki nawet związany z odcinkiem, z jakimiś waszymi przemyśleniami. Oczywiście nie poruszając też tematów tabu. I ja bym z chęcią się podnosił do tych komentarzy, jeżeli macie coś ciekawego do zaoferowania. Jeżeli chodzi nawet o tę serię, to możecie jakiś komentarz zostawić, ja bym się do niego odniósł w następnym, a lub najbliższym odcinku. Wiem, że mało was ogląda tę serię, zdaję sobie z tego sprawę, więc dlatego też nie będę ludzi jakby zmuszał, oczywiście, w jakichś ogromnych ilościach, żeby oglądali tę serię, ale dla osób zainteresowanych, jeżeli macie coś ciekawego odnośnie serii, co to kurwa jest? Co to jest? O ty kurde! Co żeśmy znaleźli? Chcę zrobić screena. Może nawet jakąś miniaturę ogarniemy? Nieważne. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytania co do tej mojej serii, co byście chcieli, żebym zmienił i tak dalej, to piszcie śmiało, ja się odniosę do tych komentarzy i sobie wspólnie porozmawiamy. Ja oczywiście również jakimś luźnym tematem zarzucę i zadam wam też również pewne moje spostrzeżenia co do tej serii i będziemy mogli się tak wymienić troszeczkę naszymi spostrzeżeniami co do serii z Minecrafta, co nie? Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. Tak więc nie traktujcie tego widzowie na muszce jako Q&A, a bardziej potraktujcie to jako wy, którzy oglądacie tę serię, normalnie komentujecie i przy okazji możecie coś ciekawego tutaj mi podpowiedzieć na zasadzie powiedzenia, no fajnie byłoby, gdybyś coś zmienił w tej serii, albo na przykład, no... Po prostu, ja się będę odnosił do tych komentarzy. Nie chcę już wam robić wody z mózgu, bo już kolejną minutę gadam na ten sam temat, a wolałbym przejść do innych tematów. Tak przynajmniej mi się wydaje, że byłoby lepiej przejść do innych tematów. Tak więc po raz ostatni już powiem, tak jak napiszecie, co wam się podoba, co wam się nie podoba w tej serii, ja się do tego odniosę i wspólnie jakoś znajdziemy wspólny język. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ewentualnie możecie coś ciekawego dodać od siebie, co byście chcieli zobaczyć również w tej serii odcinkowej. I teraz na sam koniec, sorki, musiałem po prostu na chwilę zrobić pauzę, bo coś dziwnego zauważyłem. No i teraz na sam koniec jeszcze moje takie pytanie do was, ponieważ miałem w planach coś takiego robić, ale nie wiem, czy wy chcecie to zobaczyć w formie odcinkowej, czy bardziej na live'ach. Czy chcielibyście serię odcinkową również z Minecrafta bety, bo od dłuższego czasu chodzi mi ten pomysł. Nie wiem szczerze, jakbym podszedł do serii z Minecrafta bety, tego retro Minecrafta innymi słowy, czyli Minecraft beta, nie wiem, na przykład 1.02, 1.2.01, nie wiem, 1.3.01, 1.4.01, wiecie o co chodzi, nie wiem, jakbym do tego podszedł, dlatego to jest tak jakby moje pytanie, co do tego, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, jak tak to fajnie, jak nie to nie, napiszcie w sekcji komentarzy, co wy na ten temat byście sądzili. Znowu jakieś dziwne dźwięki słyszę, powiem wam szczerze.
Nie wiem, laptop mojej siostry wydaje jakieś takie dziwne dźwięki z tego, co teraz widziałem. Ale stwierdziłem, że będę wredny i po prostu wyłączę tego laptopa, bo jestem sam w domu. No i, że tak powiem, laptop już nie wydaje dziwnych dźwięków. A przynajmniej jak wydaje, to są tam zamknięte drzwi, tak więc... Na razie zrobiłem to troszeczkę w brutalny sposób, ale czasami trzeba tak robić, tak więc no... Myślę, że nie powinno dziwić to nikogo w zasadzie. Tak więc... To by było na tyle, jeżeli chodzi o tamte tematy, które chciałem poruszyć. Czyli jakby napiszcie odnośnie waszych spostrzeżeń, co można byłoby w tej serii zmienić obecnej, co widzicie tego Minecrafta. I czy chcielibyście Minecrafta retro, czyli Minecrafta beta od 1 coś do tego. Taki wiecie, obecny pomidor cofający się o ileś tam lat wstecz do starego Minecrafta, który patrzy, co ciekawego się pozmieniało w tym Minecrafcie. No i przy okazji jakąś taką niedługą serię odcinkową, jak maksymalnie tam, nie wiem, do 20, a może 30 odcinków, tak maksymalnie, maksymalnie. Dobra, jesteśmy w ogóle na jakiejś górze. Z tego co widzę, to jest taka ogromna góra, kurde, niczym Mount Everest. Taka zimowa bardzo. Chociaż tutaj gdzieniegdzie śniegu nie ma już, no bo tu bardziej u góry się trzyma, więc... Ciekawostka. O, zebra! Siema, zebra. To nieźle, że zebra wydaje odgłosy konia, żeby coś, takie, kurde, troszeczkę chyba to nie powinno tak wyglądać, to chyba zakrzywienie czasoprzestrzeni w tym momencie się nam tutaj uaktywniło. No i co, nagrywam sobie to 3 października, jest niedziela, byłem w zasadzie dzisiaj porobić parę rzeczy. Dzisiaj koło 19 albo 20 będę znowu live'a robił, wczorajszy live to w ogóle 6 godzin trwał, co w ogóle jest takim... No normalnie po prostu co żeśmy tam odwalali, to jest po prostu przegięcie pały, nie? I co tam jeszcze planujemy sobie? No miałem w ogóle wczoraj na streamie ogrywać prototypa Tomb Raidera, ale sobie to zostawimy na dzisiejszy stream, dlatego że wczoraj polski gamer podesłał mi parę ciekawych wersji Tomb Raidera i myślę, że dzisiaj sobie zrobimy taki mocno Tomb Raiderowy content, gdyż będę chciał robić maraton Tomb Raidera, już tak niejednokrotnie wiem, że do tego startowałem, ja wiem, że niektórzy już mówią takie, ty tak tego nie zrobisz, bo robiłeś streamy i tak nie zakończyłeś Tomb Raidera, ale, bo myślę, że warto jest tutaj to nadmienić. Co się w ogóle z tymi zwierzętami dzieje? Czy one są jakieś upośledzone? Czemu te zwierzęta wchodzą w ścianę? Ja tego w ogóle kompletnie nie rozumiem. Dla mnie to jest jakieś popieprzone, ale dobra, no niech tak będzie w takim razie. Jeżeli tak ma być, to niech tak będzie. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No będziemy sobie dzisiaj w każdym razie w tego Tomb Raidera grać, ale jeżeli chodzi o Tomb Raidera, to będzie taka malutka zmiana. Otóż, moi drodzy, otóż, nie będę już robił streamów z Tomb Raidera, bo stwierdziłem, że tak jak to już każdy może mi zarzucić, no z Tomb Raiderem trochę mi ciężko jest się... O kurwa, co ja tu znalazłem? Ty... O kurde, o ja cię sunę. Co my mamy, kurde, jakiś dungeon chyba. Sorry, że tak ciągle skaczę po tematach, ale to jest dla mnie teraz tutaj bardzo ważne, co chcę zrobić, co chcę zobaczyć w zasadzie. Kurde, ja pierdzielę. Nie lubię czegoś takiego, ale dobra, powiedzmy, że zrobimy coś takiego. Zrobimy sobie tutaj taką małą bazę. Niech będzie. Kurde, no na razie taka na szybko. Kiedyś może tam coś ogarniemy sobie takiego, wiecie. Kiedyś po prostu coś z tego, coś zrobimy z tego innego. No na razie tak tymczasowo chcę po prostu coś sobie zrobić. Tak więc zróbmy craftinga. Albo stół, że tak powiem, tak jak stół rzemieślniczy, tak jak to gra lubi mówić lub nazywać. I robimy teraz tak, pyk, 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 czyli siekierę, bo siekierą wiadomo jest łatwiej rąbać drewno i będziemy rąbać siekierą drewno pod wodą, jakkolwiek to oczywiście brzmi, no nie?
Tak więc no musi być to dosyć interesujące, że siekierą będziemy napierdzielać w drewno, ale no, no niech będzie, dobra. O kurwa, nie. Ty! Ja nic nie widzę. Ja pierdziele, co ja... Co jest? Nie, no teraz kurwa musimy Mnie zastanawia kurwa teraz jedno, jakim cudem ja mogłem zginąć, skoro ja się zabudowałem, więc ergo w starych Minecraftach i w starych wersjach, z tego co ja dobrze pamiętam i raczej pamięć mnie nie myli, to jak się budowało, robiło się taką ściankę, to nie miało prawa cię to zabić. Woda nie miała prawa cię zabić, bo wody po prostu tam nie było. Co tu do jasnej anielki się dzieje teraz? O co tutaj chodzi? Nie rozumiem tego kompletnie. Dobra, lecimy tam czym prędzej. Dobra, już tam niedużo zostało, jeszcze 500 ileś metrów. Kurde, to naprawdę już nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo, a jestem ciekaw, co tam się odpierdzieliło. Chociaż odnoszę wrażenie, jakbym kurde leciał w stronę czegoś. Tak jakbym ja tam nie zginął. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest miejsce starego jakiegoś mojego... mojej śmierci, tak więc no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to nie jest prawda, że to jest jednak miejsce, w którym faktycznie teraz zginąłem, bo mówię, no wścieknę się, no kurde się wścieknę. Jeśli się okaże, że tak naprawdę polecę do miejsca, gdzie już kiedyś zginąłem i po prostu to jest stary waypoint albo cokolwiek, nie wiem jak to nawet nazwać. I kurwa Minecraft musi teraz mi przycinać w momencie, kiedy biegnę ratować swoje itemy, które po jakimś tam czasie znikają. Tak więc, no lećmy kurde czym prędzej, ja pierdziule. Dobra, mamy to miejsce, jesteśmy na miejscu w zasadzie. I teraz moje zasadnicze pytanie jest takie: jakim kuźwa cudem, po raz kolejny się zapytam, zginąłem? O Jezus Maria, jak ja mam teraz to zrobić? To jest kuźwa dobre pytanie, jak ja teraz się tam dostanę? O szybko! Dobra, odzyskałem moje rzeczy, dobra. Mam dobry pomysł, jak to ogarniemy. Ogarniemy to w ten sposób. Poczekajcie, to będzie taka akcja 300 IQ trochę. Okej, dobra, już. Dobra, ogarnęliśmy i teraz robimy tak. Zniszczymy to. I zobaczymy, czy ta woda wyschła. Jeżeli tak, zajebiście, będziemy mogli zobaczyć, co tam jest. A jeżeli nie, no to, to kurwa no nie i tyle.
O, zrobimy coś takiego i zaraz, zaraz ogarniemy to w taki sposób, żeby faktycznie pozbyć się tej wody. O, widzicie? Patrzcie. Dobra, woda tam dalej jest. Ale to już tylko kawałeczek. Mam jakieś pochodnie? Kuźwa, no nie mam. No i teraz to jest dupa. No w takich momentach by się ta pochodnia przydała. Co to kurwa jest? To jest jakiś taki podwodny statek, czy co to jest? Ty no, serio chciałbym wiedzieć, gdzie ja kuźwa jestem. Co to w ogóle jest za pomieszczenie? Dobra, i teraz mamy tak, tutaj jesteśmy, zajebiście, okej. I zejdziemy teraz sobie w dół. Tu mamy też wodę, dobra. A! Dobra. Już kumam, o co chodzi. To jest jakieś takie, kurde, nie wiem, podwodna baza, podwodne coś, kuźwa, naprawdę, no staram się jakby połączyć kropki, ale żeby połączyć te kropki, to ja muszę pozbyć się przede wszystkim tej wody, żeby ogarnąć, o co tutaj, kurde, chodzi, bo to ja nie wiem, czy to jest jakiś dungeon, czy co to jest. Przede wszystkim tutaj trzeba będzie też się wody pozbyć jakoś, ale to już ogarniemy sobie. Okej, nie mamy więcej łopaty, więc trzeba będzie sobie nową zrobić, tak więc to jest dosłownie sekundka. Sorry, że ja tak naprawdę nic nie mówię, ale teraz mnie jakby ta budowla trochę zaintrygowała. Nie powiem, że nie. To mnie bardzo nawet bym powiedział, że zaintrygowało. I jeżeli to jest jakieś naprawdę, kurde, dungeon czy coś, no to kurde, mamy coś do zwiedzania i kurde, to się nazywa przygoda, a nie jakieś takie ciągłe budowanie, kurde, pierdów. Dobra, teraz z tej strony jest woda, ja pierdzielę. Dobra, no i co? Kurde! Dobra, wiecie co wam powiem szczerze? Nie wiem jakby, jak do tego podejść. Już jak widzicie, nawet kurde parę cięć musiałem zrobić, jak ja siedziałem cicho, bo po prostu no byłem ciekaw, co tutaj w ogóle jest i... Kuźwa, naprawdę nie wiem. Poczekajcie, mam możliwość... O, patrzcie, to są mody, które obecnie ja mam w tej gierce, nie? Sobie jak chcecie zapauzujcie na spokojnie, sobie tutaj przeanalizujcie i tak dalej. I powiedzcie mi, który z tych modów powoduje taki dungeon, bo to jest po prostu coś naprawdę interesującego i ja bym bardzo chciał dowiedzieć się, co to dokładnie jest. To jak możecie, to napiszcie, byłbym bardzo wdzięczny. I kończąc jakby już odcinek i kończąc to, co chciałem powiedzieć, bo mówiłem odnośnie tego Tomb Raidera, a więc...
Tomb Raidera sobie będziemy robili odcinkowo, tak jak to wczoraj na live'ie powiedziałem, czyli zamiast robić już na live'ach serii z Tomb Raidera, to po prostu zobaczycie, nie wiem czy w tym roku, może w przyszłym, odcinkowo serię z Tomb Raidera 1, z Tomb Raidera 2, 3, 4, 5 i później po maratonie pierwszych 5 gier ruszamy na Angel of Darkness i inne tego typu produkcje, tak więc szykujcie się na srogi wpierdziel, Lara Croft na pewno będzie robiła ze mną co będzie chciała. I ja się tego najbardziej obawiam. Dobra, to by było na tyle. Teraz macie możliwość się wykazania w sekcji komentarzy, co to dokładnie może być, co ja dokładnie teraz zwiedzam, bo ja naprawdę chciałbym wiedzieć, gdzie ja jestem. I dzięki wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku Minecrafta, gdzie będziemy dalej analizować sobie i szukali tego, co to dokładnie jest i co to ma w ogóle za rację bytu i przy okazji może nie przygotuję sobie jakieś pochodnie, bo trochę bieda z tym. Dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.